Witam wszystkich serdecznie na moim kanale. Federacja KSW nie zwalnia tempa i ogłasza nam kolejne zestawienie z najbliższej grudniowej gali KSW 65 w Gliwicach. Tym razem do karty walk dołączyło starcie w kategorii lekkiej pomiędzy Romanem Szymańskim a Mateuszem Legierskim, do którego miało dojść już kilkukrotnie w przeszłości. W dzisiejszym materiale informacyjnym pogadamy sobie o zestawieniu doświadczonego zawodnika z Poznania z niepokonanym dynamitem. Przed rozpoczęciem zachęcam, żebyście zostawili subskrypcję na moim kanale oraz zafollowowali mój profil na Instagramie, na którym również jest sporo kontentu. Jeżeli podobają Ci się moje materiały i chcesz wesprzeć moją robotę, możesz to zrobić klikając przycisk znajdujący się obok pola subskrybuj. Będzie mi niezmiernie miło, a teraz bez przedłużania lecimy z tematem. Roman Szymański to bardzo doświadczony zawodnik, który już dwukrotnie miał okazję, aby zawalczyć o pasy Federacji KSW, raz w kategorii piórkowej i raz w dywizji lekkiej. Niestety obie próby zakończyły się niepowodzeniem i najpierw został znokautowany przez Saladina Parnasa w drugiej rundzie, a potem przez Mariana Ziłkowskiego w czwartej odsłonie. Po przegranej z Golden Boyem podjął w czerwcu tego roku Donovana Desme, którego wypunktował po dobrym pojedynku, wracając na ścieżkę wygranych. Jestem pewien, że jego długofalowym celem jest odbudowanie swojej pozycji w kategorii lekkiej, aby w niedalekiej przyszłości ponownie przystąpić do walki o tytuł. Zanim jednak to nastąpi, Roman musi udowodnić swoją klasę, a najbliższą okazję będzie miał do tego w grudniu podczas konfrontacji z popularnym dynamitem. Mateusz Legierski to były mistrz Federacji Octagon MMA, który dzięki dobrej robocie na galach w Czechach i Słowacji wywalczył sobie kontrakt z organizacją KSW. Wiele osób miało wysokie oczekiwania odnośnie jego debiutu na gali w Polsce, natomiast jak się okazało, popularny dynamit nie pokazał się ze zbyt dobrej strony. Na KSW 56 podjął Francisco Barrios, którym co prawda wygrał przez decyzję, ale niejednogłośną i w dodatku przebieg walki był bardzo nudny. Ewidentnie coś nie zagrało u Mateusza, ale jestem pewien, że on nad tym popracował i podczas jego najbliższego pojedynku pokaże lepszą formę. 18 grudnia czeka go naprawdę trudne wyzwanie, ponieważ naprzeciwko niego w klatce stanie Roman Szymański. Zestawienie Mateusza Legierskiego z Romanem Szymańskim już kilkukrotnie miało dojść do skutku na galach KSW, natomiast za każdym razem coś powodowało, że ta walka wypadała. Ostatecznie zobaczymy tych dwóch zawodników razem w akcji już za 3 tygodnie i szczerze mówiąc jestem pewien, że to będzie kozacki pojedynek. Walki Romana zawsze są emocjonujące, jeżeli Mateusz wyjdzie w dobrej formie, to naprawdę możemy się spodziewać mocnych wymian stójkowych i kotłów parterowych. Na papierze faworytem na pewno będzie Roman Szymański, ale w klatce oczywiście może wyjść różnie. Finalny przebieg i rezultat tego pojedynku poznamy już 18 grudnia w Gliwickiej Arenie. Tak jak już mówiłem ostatnio, Federacja KSW będzie codziennie ogłaszać kolejne zestawienia z najbliższej gali, bo do eventu zostało naprawdę mało czasu. Głównym daniem będzie walka o pas kategorii średniej pomiędzy Kalidowem a Soldiciem. Bohaterami co-main eventu będą Parnas i Torres, a wcześniej zobaczymy walki Stasiak Eskijew oraz Legierski Szymański. Ja już znam całą rozpiskę gali KSW 65, ale podtrzymam Was jeszcze w niepewności aż do czasu, gdy Federacja oficjalnie ogłosi poszczególne zestawienia. Oczywiście jak zawsze spodziewajcie się na ich temat materiałów informacyjnych. Dajcie znać w komentarzu, co sądzicie o zestawieniu Mateusza Legierskiego z Romanem Szymańskim z gali KSW 65. Nie zapomnijcie zostawić również suba na kanale i łapki w górę pod filmem. To wszystko na dzisiaj, do usłyszenia, prowadzący kanał World of MMA.